No, witajcie serdecznie z tej strony, Przemysław, i będziemy lecieć z naszym kursem HTML-a. Dzisiaj troszeczkę odpoczniemy od znaczników i pomówimy sobie o kolorze. Do tej pory we wszystkich tych elementach, które robiłem, stosowałem na zewnictwo w CSS-ie kolorów słowne: red, yellow, black, pink. Brown, no, ale jak można się domyślić, to nazewnictwo słowne za dużo tych słów nie ma. No, możemy sobie poszukać oczywiście. Ok, znalazłem na stronie internetowej yy, tutaj te różne kolory, prawda? No, jak widać, jest ich tutaj troszkę, ale to dalej nie zmienia faktu że no, stosowanie nazewnictwa kolorów jest takie sobie. Oczywiście no, mogę sobie yellow-green, ten kolor, yy, zapisać. No i chciałbym na przykład tutaj yellow-green. Odświeżę, no i mam taki zielonkawo-żółty, yy, w przeciwieństwie do, do koloru na przykład green samego. Które jest już ciemniejszy, no więc można faktycznie stosować te nazewnictwo, ale najczęściej projekty graficzne nie bazują na tego typu nazwach, tylko na kolorach, które się miesza z trzech składowych RGB. To jest ta sama zasada, która jest w procesingu. Jeżeli ktoś oglądał mój, mój program, moje odcinki odnośnie Procesinga, to tam było to samo, ustawialiśmy kolor. Ten sam kolor ustawiamy w wielu programach graficznych w Photoshopie, w Gimpie. Dlatego taki zapis i taka reprezentacja koloru jest no, naturalna dla grafików i zamiast stosować jakieś nazwy, no to stosują oni konkretne wartości koloru według składowych RGB. No ale zakładam w tym odcinku, że nie oglądaliście właśnie tych wcześniejszych odcinków moich odnośnie koloru, czy nie wiecie o co chodzi, więc postaram się to wytłumaczyć kroczek po kroczku etapami. Więc moi drodzy, tak, jeżeli chodzi o kolor, to w takim powszechnym użyciu do grafiki stosuje się dwa modele kolorów, RGB i CMYK. CMYK jest kolorem stosowanym w druku, a RGB jest kolorem stosowanym na ekranie, czyli tam, gdzie nasze strony internetowe. Dlaczego RGB jest stosowany w elementach świecących, w rzutnikach, monitorach, wyświetlaczach? Dlatego, że oko ludzkie ma właśnie takie czujniki, red, green, blue. W każdym oku jest właśnie czujnik, który rozpoznaje kolor czerwony, zielony i niebieski. No więc, jeżeli teraz z tych, z tych kolorów będziemy punkcikami świecili na ekranie, czyli każdy punkcik na ekranie składa się naprawdę z trzech subpixeli, i każdy ten podpunkcik ma właśnie kolor czerwony, zielony, niebieski, zależy jak mocno świeci, no to tak nasze oko to odbiera. Więc teraz. Potrzebujemy no, ustawiać kolor według wartości RGB. To są bardzo nienaturalne wartości dla człowieka. Uruchomiłem w międzyczasie GIMPa i pokażę okienko wyboru kolorów. I teraz popatrzcie, no, wybieram sobie jakiś kolor tutaj wizualnie, ale on tak naprawdę składa się z wartości RGB, czyli 234. 33, 232, prawda? Tutaj, tutaj i tutaj. I wybór koloru, na przykład, że o, najpierw bym sobie wybrał suwaczkiem, czy bardziej czerwony, czy mniej. Jak mniej czerwony, to wchodzę tu w niebieskie. Jak bardziej czerwony, to we fiolety. No ale tak się dzieje, dlatego że tutaj wybrałem bardziej zielony. Jakbym tu, znaczy mniej zielony, jakbym tu wybrał bardziej zielony, to wchodzę bardziej w zielenie. No, ale jeszcze blue, czy tego blue mniej, czy więcej. No Jest to nienaturalne dla człowieka. Zdecydowanie bardziej naturalnym dla człowieka elementem jest model HSV, Hue Saturation Value, no, czyli HSL, Hue Saturation Light. Czyli najpierw wybieram, o właśnie tu jest te Hue, czyli wybieram ten kolor, konkretny kolor, czy chcę czerwony, fioletowy, niebieski, no albo takim paskiem, albo często w programach graficznych się wybiera na kole, gdzie na zewnątrz właśnie jest ten pasek Hue. I to wybieram sobie kolor. I teraz mogę zmieniać saturation, czyli nasycenie. To jest naturalne, chcę w mieć sensie bardziej nasycony czerwony, mniej nasycony czerwony. Tak? No i potem value, czy light, światło, nie? czy ciemniejszy, czy jaśniejszy. No i ten model HSV, czy HSL jest naturalny dla człowieka, no bo człowiek myśli, najpierw wybieram kolor, potem jak intensywny ten kolor, czy taki wyblakły, wypłowiały. Czy może kolor soczysty, no a potem czy jest jasno czy ciemno. No i to jest takie normalne. No niestety komputer pracuje w trybie LGB właśnie dlatego, że tak pracuje nasze oko, inaczej niż nasz mózg. No i tak będziemy też w tym trybie LGB zapisywali te wartości w CSS-ie. No i teraz tak, wybrałem sobie jakiś kolor w gimpie, no i ten kolor oznacza 212, 49, 75. Mógłbym zastosować te wartości. Tak, mógłbym sobie iść teraz do CSS-a, napisać, że tu jest RGB w nawiasie 212 przecinek 49 75, No i zapisuję, odświeżam i mam ten kolor, który sobie wybrałem w Gimpie. Tak? Idę tu do GIMPa. Tak, to jest ten kolor tutaj, który sobie wybrałem. No i mógłbym zapisać w ten sposób kolor, ale tak się rzadziej stosuje w CSS-ie. Bardziej, częściej stosuje się zapis szesnastkowy. No nie będę tu teraz wprowadzał do zapisu szesnastkowego. Jeżeli nie wiecie, jak są zapisywane liczby szesnastkowo, no to polecam jakiś znaleźć odcinek w internecie o zapisie szesnastkowym. I tu powstają cztery liczby. Ja je przekopiuję, żeby było większą czcionką od razu tu. I daję krzyżyk i wklejam. Powstają też trzy liczby, ale szesnastkowe, nie dziesiętne. R, D4, G31 w moim przypadku, 3,1 w zasadzie, bo to szesnastkowo i 4B y, RGB, czyli blue. I ze zmieszania tych trzech kolorów no, powstaje, powstaje mi kolor dokładnie ten sam, nic się nie zmieniło. Tylko, że to stosowałem ten zapis, zapis szesnastkowy tutaj, no i tak mi podają właśnie takie różne generatory kolorów. Ja skorzystałem z GIMPa, ale oczywiście nie każdy musi mieć zainstalowanego GIMPa. No można sięgnąć po jakikolwiek inny program, który to ma. No chociażby nasz processing, prawda? Jeżeli programowaliście właśnie według mojego kursu w processingu Wcześniej, no to wcześniej w procesingu też dobierałem kolor i też dobierałem właśnie kolor szesnastkowy na zasadzie LGB. Czyli zrobiłem sobie tools, kolor selector, nie chcę nowej wersji procesinga. No kolor selector, no i teraz sobie właśnie znowu te hue wybieram, wybieram kolor. No i tu mi powstał o taki kolor, prawda 50, 11a5. Kopiuję sobie go do. Do tego do CSS-a i mam ten kolor, który wybrałem tam. No, ale oczywiście, korzystanie z processinga do wybierania koloru do HTML-a, no, jest takie sobie. Korzystanie z GIMPA też nie zawsze wchodzi w grę, bo nie zawsze go mamy pod ręką. No więc, możemy oczywiście wygooglać. Jakiś generator kolorów przez stronę internetową. No i tu mamy piękny, prawda, generator, który dodatkowo na samym początku proponuje mi zestaw takich podstawowych kolorów. Żebym nie musiał, nie mieszał całkiem totalnie dowolnych kolorów, tylko mogę sobie wybrać, prawda, jeden z takich zestawów. Powiedzmy, że o, ten kolor mi się podoba. No i od razu mam przykład, jak to tu będzie wyglądało. Mam ten zapis w postaci RGB. Mam zapis w postaci szesnastkowej, no mam nawet zapis ten HSL, o którym mówiłem, czyli no, kolor o odcieniu 90 i potem 100% nasycenia i 80% jasności, taki tu jest zapis. Yy, mogę sobie wybrać kolor bardziej już tu dokładnie, prawda, yy, ciemniejszy, jaśniejszy, tu jest znowu inny model, są różne modele wyboru kolorów, prawda. O, no można... Na zasadzie kredek sobie wybierać. A więc powiedzmy, że wybieram sobie jakiś tam kolor, który mi odpowiada. No i mam na końcu, od razu mam tutaj skalę, prawda, od najjaśniejszej do, ciemniej, do najciemniejszej wersji. Więc różne te kody właśnie szesnastkowe. Także powiedzmy, że podoba mi się ten. No to wybieram ten kolor, zaznaczam. Atom wklejam ten kolor, Stron, e, strona tu, odświeżam i jest, tak i już mam wybrany kolor. Także w ten sposób możecie w każdym tym miejscu, gdzie w CSS jest podawany kolor, czyli tutaj, tutaj, wszędzie tam, gdzie mamy podać kolor, albo skorzystać z nazewnictwa, no, gdzie mamy tych kolorów nawet w miarę dużo, ale kto by spamiętał te wszystkie nazwy, Możecie skorzystać właśnie z generatorów takich przez stronę internetową. No, a możecie też skorzystać z GIMPAS, Processinga, z każdego programu, który ma narzędzie do wyboru koloru. Photoshop, prawda? No, wszystkie te programy mają, i wszystkie te programy mają na pewno RGB, bo to jest podstawowy zapis do koloru komputerowego. Także myślę, że nie zanudziłem o kolorze. Że z chęcią dacie kciuka w górę i że wrócicie do następnego odcinka. Do zobaczenia, cześć i pa!